Witam w kolejnym filmiku i dzisiaj będzie soniowy tester. Otworzę te smakołyki z Winstona, które kupiłam w Rossmanie. Tutaj jest Sonia. No, kosztowały jakieś chyba 5 zł. Skład mamy. Przepraszam. Skład mamy tak. Głównie 12 dróg, w tym indyk. No i zaraz to otworzę. I do was wrócę, żeby sprawdzić, czy Sani to będzie smakować. A więc wyjąłem tutaj wszystkie kształty tego i jest to chyba w 4 kształtach, jeśli się nie mylę. W 5. Tak, mamy coś takiego. Taki kwadrat albo prostokąt. Takie. Oraz coś w stylu trójkąta. Myślałam, że to będzie inne i tego wcale nie ma jakoś tak dużo. Bardziej to jest takie duże objętościowe. Myślałam, że to będą takie mniejsze jakby smakołyki, a to są naprawdę duże smakołyki. I też nie ma ich jakoś tak bardzo dużo tam, tylko są bardziej one takie wielkościowe, jak to powiedzieć. Są dość twarde, nie są jakieś miękkie. Spróbuję to przyciąć nożyczkami, żeby jeszcze dokładnie sprawdzić. A tutaj jeszcze spojrzę na skład. Bo mamy bonus o różnych smakach chyba. Wołowina, drób i indyk. No i spróbuję zaraz to przeciąć i zobaczymy, czy to jest takie twarde. Więc te sobie już schowamy. A tutaj dam teraz Soni tę jedną część, bo podzieliłam sobie na 3 części. Więc jeśli chodzi o podzielenie, to no to nie dzieli się ich tak łatwo, ale można je podzielić. Więc Sonia nie bardzo to chce jeść, znaczy chodzi z tym i nosi sobie to w pyszczku, ale nie chce tego jakoś tak jeść, więc nie wiem, czy jej to smakuje. A więc ona w końcu nie zjadła tego smakołyka. Więc mojej Soni nie bardzo to smakuje. Trochę tak sama się zastanawiała, czy zjeść, czy nie. W końcu nie zjadła. Być może akurat tego, a będą mi smakować te inne, bo to jest kilka rodzajów, więc może te jej będą smakować. Ale na przykład ta jej nie smakuje. I skład też mają taki, no sami widzicie. Ale ogólnie myślę, że wielu psom może smakować, ponieważ wiele psów lubi tego typu smakołyki. Moja Sonia woli bardziej takie typowo mięsne, albo te sandwicze, albo takie różne. No, bardziej od tego typu smaczków. No i jeżeli chodzi o taką recenzję tester, to wszystko. Tester nie jest raczej udany. Prawdopodobnie tych smaczków dam dużo dla małpiatka, ponieważ moja Sonia widzę, że ich nie bardzo lubi. Może zje trochę później. Bo czasami jest tak, że na początku nie lubi, a potem je polubi, więc jak ktoś to wam jeszcze napisze. No a w tym filmiku to wszystko. Jeżeli wam się podobało, to kliknijcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnych filmikach.